Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry, jestem z Kobry. Hej, hi, hello, hej, hi, hello. Witam. Ja myślę, że nie może być gorszego wstępu. Dzień dobry. Wygraliśmy nagrodę w kategorii najgorszy wstęp podcastu. Którą właśnie wymyśliliśmy. Fryderyka. Co byś wolał, Fryderyka czy Róże Gali? Pewnie, że Róże Gali. A to są róże naprawdę? Takie zwiędłe. Zwiędłe Róże Gali. Do góry nogami, jak dają starzy panowie paniom. A co to jest? To jest wazonik po Róże Gali, proszę. O czym dzisiaj, Kubo, w najnowszym odcinku Nie spać, słuchać. Jest to odcinek 14, specjalny jak każdy poprzedni odcinek. Very special episode. Będziemy dzisiaj mówić o naszych ulubionych sitcomach, serialach komediowych. Situation comedy w oryginale. Sama nazwa już od razu nas definiuje. Myślę, że seriale komediowe są szersze, bo sitcom musi z definicji mieć podłożoną ścieżkę śmiechu. Tak, zgadnij, czy lubię sitcomy. Odpowiem bardzo szybko, nie. Ponieważ za każdym razem... Uwaga, zgaduję. Za każdym razem, jak ten śmiech się pojawia, wtedy mówię sobie, a... Tam miałem się śmiać. To był ten moment, a tu jednak czarne serce rozlewa się żalem wewnątrz mnie. Skąd się w ogóle wzięła ta cała natura sitcomowa? Ponieważ te programy nagrywane w latach 50. i 60. nie miały możliwości podkładania sztucznego śmiechu, więc wszystkie nagrywano na żywo z publicznością, tak. I nie było opcji, żeby wyciąć ten dźwięk, więc on stał się stałą częścią amerykańskich programów telewizyjnych, bo bez nich, właśnie to jest dokładnie to, o czym mówisz, ludzie nie wiedzieliby, w jakich momentach się śmiać i co było żartem, a co było pisane serio. A te seriale w latach 50. i 60. w Stanach, od I Love Lucy przez te wszystkie początkowe tytuły, które nadały cały gatunek i właściwie nadały rozmachu temu gatunkowi, to były seriale, w których ten śmiech był łączony z elementami życiowymi, takimi normalnymi. Więc gdyby nie to, żeby pokazać ludziom, co jest śmiechem, a co jest prawdą życiową w cudzysłowie, to byłoby trudno. Szczególnie, że to było nowe medium, więc ludzie nie wiedzieli, czy oglądają coś wesołego, czy nie. Wyobrażasz sobie, trzeba ci wszystko powiedzieć, tak jak dziecko? No, poniekąd tak. Mnie powinni zatrudniać do takich właśnie rzeczy, ja bym się nigdy nie śmiał. Ale wiesz co, w sumie to rozumiem, bo ja jak spotykam się z ludźmi, to też muszę mówić, to był żart. Tak, to prawda, Pat. Albo się śmiejesz, wtedy każdy myśli, że to... Tak, a najczęściej sam się śmieje ze swoich żartów. To jest taka przykrość, o, Pat chciał zażartować. Tak. Szczególnie Eryk może potwierdzić, Eryk jest naszym producentem i pomaga nam nagrać ten podcast. Zdecydowanie. Szczególnie jak jesteśmy na zebraniach jakiś to i samemu muszę się pośmiać, to wtedy Eryk z takiej grzeczności też tam chichnie coś. Wystarczy usłyszeć śmiech. I to prawda. To jest taki śmiech jak z tego, z Simpsonów. Ja myślę, że mój jest dużo gorszy. Ostatnio moja najlepsza przyjaciółka powiedziała, że się śmieje, jakby schodziło powietrze z opony. Po odsłuchaniu naszego podcastu. Ej, to jest faktycznie... Również do mnie docierają głosy, że twój śmiech budzi kontrowersje, Pat. Prawda. Przynajmniej nie śmieje się jak Jimmy Card, co jest naprawdę... Albo jak Bart Simpson właśnie wspomniałem. True. No nic nie poradzę, no takim jest stworzony. No cóż. To co, rozmawiamy o tych serialach komediowych i ja bardzo lubię seriale komediowe, tym mniej. Ja się trochę wychowałem na nich, uwielbiam wszystkie nowości przejrzeć, zobaczyć. Bardzo lubię komizm sytuacyjny, komizm werbalny. Uważam, że nadal świetnym serialem przy tym jest Pomoc domowa, czyli Niania, o której rozmawialiśmy w tym odcinku, o serialach, które nas ukształtowały. I lubię czuć rytm komedii, to prawda, bardzo nawet. I lubię, jak mnie komedie zaskakują, więc jestem bardzo ciekaw twoich typów, które wybrałeś. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, wybraliśmy trzy nasze, powiedzmy, ulubione, bo też to trudno powiedzieć, czy tak do końca będzie. No i u mnie na trzecim miejscu są Różowe lata 70. Jaka tam była mi piosenka przewodnia? Hanging out! Tak. Było 8 sezonów, serial był puszczany od 98 do 2005 roku. Ja go odkryłem stosunkowo późno, bo bodajże w chwili, kiedy się kończył. I to było na studiach i faktycznie zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. A on był u nas emitowany na Polsacie? Nie, był emitowany na torrentach. O, nie znam, a to pojedyncze? Tak.
Była to opowieść o grupie przyjaciół z liceum w Wisconsin w latach 70., jak sama nazwa wskazuje, którzy, nie wiem, ćpają, uprawiają seks, słuchają rock'n'rolla i disco, użerają się z rodzicami, jakby generalnie no po prostu hang out robią. Czyli czwarteczek. Ten serial urzekł mnie od samego początku. Był faktycznie, i mimo że to jest właśnie, że to jest sitcom, bawił mnie i w jakiś sposób, i lubiłem po prostu z nim przebywać. I przypominam, że oglądałem go na pierwszym roku studiów bardzo, bardzo dawno temu. A co ty studiowałeś? Kulturoznawstwo, nie polecam. I nie wiesz co studiować? Studiuję kulturoznawstwo. A co pamiętasz ze studiów teraz? Co pamiętam teraz ze studiów na szybko? Mhm. To, że interesowałem się filmem. O, proszę. I antysemityzmem. Proszę. To ja aż tak nie pamiętam. Ja pierwszego roku nie pamiętam w ogóle. Wspomniałeś o studiach, oglądając różowe lata 70. w oryginale The 70s Show, czyli serial produkowany przez stację Fox. Dlaczego? Co, dlaczego był produkowany, czy dlaczego wspomniałem? Znaczy wiemy, dlaczego był produkowany. Nie wiem, dlaczego był produkowany. To jest, dla mnie ten serial jest, teraz jak na niego patrzę, kiedy jestem bardziej świadomy, jest podobnie jak ze sprawą Bundych. Mhm. Że im więcej wiem i więcej dostrzegam, tym więcej zauważam w tym serialu błędów i takich klisz, które... Im więcej cię... Które są po prostu nie tylko wątpliwej jakości, ale po prostu są wątpliwie moralne. No bo jeżeli spojrzysz na ten serial tak z grubsza, to tam jest tak. Body shaming. Jest beka z osób trans, jest beka z czarnych, bo na przykład w ostatnim chyba sezonie pojawia się ojciec Hyde'a, mhm, i on jest czarny. I generalnie, no tam jest cały odcinek na tym, że śmieją się nie tylko z niego, ale też jakby Hyde jako biały koleś śmieje się z tego ojca. I tego jest bardzo dużo. I wystarczy, wiesz, zatrzymać się na przykład na jednym z ulubionych bohaterów jakby odbiorców, czyli na Fezie. Mhm. Feza gra Wilmer Valderrama. Fez. Jego imię pochodzi od Foreign Exchange Student. Nie. Tak. Nie, tak teraz myślałaś. Nie, naprawdę tak jest. Nikt nie wiedział, jak ma na imię, nikt nie wiedział, z jakiego kraju pochodzi. I nazwali go Fez po prostu. Był sepleniącym, wiecznie napalonym kolesiem, licealistą z europejskiego kraju, tak jak powiedzieliśmy, bez nazwy. I najczęściej, jak patrzysz na produkcje, te wcześniejsze produkcje amerykańskie, to często osoba o innym kolorze skóry jest traktowana jako drugie skrzypce dla białych. I tak właśnie było z nim, że on był takim punchline'em, który się pojawia dzisiaj obok. On zawsze był napalony, to prawda. I tak naprawdę jest seksualnym drapieżnikiem. On na przykład w pewnym momencie opowiadał, jak zgwałciłby jedną z bohaterek. Na pewno widzieliśmy ten sam serial, ja totalnie nie kojarzę tych rzeczy. Tak, wystarczy, że sobie po prostu teraz to obejrzysz, albo zrobisz gruntowny research i faktycznie tak jest, nie? Jak masz na przykład Jackie, czyli Mila Kunis, ona jest po prostu przedstawiona jako skończona idiotka, nie? To prawda. Dlatego wybrałem ten serial, że on na mnie zrobił wrażenie kiedyś, był mega w jakiś sposób istotny. Ja bardzo lubię do tej pory Mila Kunis czy Laurę Prepon i wiesz, i cały czas mam przed oczami sceny z tego serialu. I to jest też tak, że ja jestem bardzo tak mocno sentymentalny i oczywiście w mojej ignorancji wychodzę z takiego założenia, że kiedyś to było lepiej. I tam na przykład, nie wiem, pierwszy raz usłyszałem piosenkę Abby Fernando i do tej pory jakby ta piosenka kojarzy mi się z tym serialem. I tam się pojawia, nie pamiętam, jak się ta aktorka nazywa, matka Erika, którą absolutnie uwielbiam, nie? W sensie... Erik to był ten główny bohater, tak. I ta matka była wspaniała. Tak, ale właśnie o to chodzi, że to są takie nasze okrągłe wyobrażenia, ale jak się zagłębisz, takie w sensie, wiesz... Tak, to wyszło, że była alkoholiczką pewnie, na przykład, nie? Ale wiesz, ale dlaczego? Jakby zastanawiasz się nad tym i po prostu oglądasz to i się po prostu zagłębiasz w kolejne fale absurdu, które tam się przelewało. Krzyczysz. Kolejne fale fal, absurdu. Nie ma fal. I a wiesz, że ten serial miał 12 milionów stałych oglądających co tydzień? Ale wiesz, to jest... No właśnie, to tylko pokazuje. Nie? Mieliśmy mówić o trzech ulubionych serialach. Po raz kolejny poruszamy temat seriali, których nie powinno się teraz oglądać i które, nie, na które postrzegamy inaczej. Dwa kolejne będą inne, ale chodzi o to... Dlaczego wybrałeś ten sitcom? Przewrotnie, tak jak powiedziałem, żeby pokazać, że kiedyś oglądało się pewne rzeczy i uważało się to za śmieszne i normalne i warto się jakby uczyć, dowiadywać się innych rzeczy i spojrzeć na to, co się kiedyś lubiło z perspektywy i zobaczyć, czy te seriale, czy te produkcje starzały się dobrze, czy no niedobrze. I umieć po prostu spojrzeć krytycznie na coś, co uważamy za, wiesz, perełki popkultury, bo ja do pewnego momentu tak o tym serialu myślałem i pewnie każdy z nas, jak mówiliśmy o Bandich i o wielu innych produkcjach, każdy z nas ma takie rzeczy,
które patrzy na nie z sentymentem i sobie mówi, ło, oni tam super grali, to było takie super śmieszne. Są takie, wiesz, okrągłe przymiotniki, których używamy cały czas i się tak naprawdę nie zastanawiam, bo też wielu rzeczy nie pamiętamy. Ja do dzisiaj z tego serialu pamiętam tyle, że to jest serial, gdzie na planie spotkała się Mila Kunis z Ashtonem Kutcherem. Co więcej, byli na tym planie jak brat i siostra, ona chodziła wtedy jeszcze do liceum, więc odrabiała lekcje, on jej w tych lekcjach pomagał. Potem przez 12 lat się nie widzieli, spotkali się na jakiejś imprezie i tak nagle nawiązali relacje i teraz są szczęśliwi w małżeństwie z dzieciakami. To pamiętam z serialu Różowe lata 70. I oczywiście pamiętam matkę, która według mnie była wtedy na moje postrzeganie świata bardzo wesołą kobietą. Ona zawsze była tylko i dodawała tak. Alkoholu do blendera. You know, Donna, I've been drinking. I mean, thinking. Tak, no i tutaj plus też rozumiem, jakbyś miał takie dzieci, to też byś się uciekał. Plus też abusive ojciec, który ich tam bardzo męczył i to wszystko było przez pryzmat tego, że on był na wojnie i to był taki tak zwany zimny chów. Nie wiem, nie widziałem dawno tego serialu, więc ty demonizujesz to bardzo. Zakładam, że masz podstawy, więc zerknę i wypowiem się później. Może Przepraszam, powiem tak. Może nie oglądaj całego, wiesz? Tylko obejrzyj sobie po prostu klipy na YouTubie, wystarczy. Klipy czy klipy? To i to. Było mi jak zwykle bardzo trudno wybrać tytuły, bowiem tych sitcomów oglądam bardzo dużo i oglądałem w setkach licząc, ale chciałbym powiedzieć o kilku. I teraz numer 3 u mnie to jest serial, który był popularny w Stanach. W Polsce był nawet wyświetlany chyba na 7. Jest znany z tego, że gra tam Julia Louis-Dreyfus. Dostała za tę rolę nagrodę Emmy, czyli telewizyjnego Oscara. Serial miał od 12 do 20 milionów widzów w Stanach i był emitowany przez 5 lat na kanale CBS. Nazywa się New Adventures of Old Christine. Jest o tyle ciekawy, że jest to produkcja całkowicie produkowana przez kobiety. Carrie Leiser wymyśliła ten serial razem z Julią Louis-Dreyfus i to, co jest ciekawe, panie postanowiły pokazać, w jaki sposób biali ludzie widzą świat w Stanach Zjednoczonych. I to sportretowały w historii samotnej matki, która jest po szczęśliwym rozwodzie, przyjaźni się ze swoim partnerem byłym, mieszka z bratem i stara się robić wszystko, żeby związać koniec z końcem. No i jak to zwykle w życiu bywa i w sitcomach, nie zawsze sobie z tym radzi. Ma przyjaciółkę afroamerykankę, z którą komentują wszystkie sytuacje bieżące i w wspaniały sposób komentują stereotypy, którymi rządzi się do dzisiaj biała część amerykańskiej telewizji. Sexist. How is that sexist? Because we're both white, so it can't be racist. Pierwsze zdanie, które słyszymy w serialu New Adventures of Old Christine, to kiedy Christine przyprowadza swojego syna Richiego do szkoły, do pierwszy dzień w szkole prywatnej, bardzo długo się starała, żeby go tam dostać, i Richie pyta: Well, this is nice. We're the black kids. Shh. Don't say that. There was one in the brochure. I'm sure he's around here somewhere. To jest bardzo prawdziwe dla tych prywatnych szkół w Stanach Zjednoczonych. Serial jest dowcipny, czuły, niesamowicie bystry i bardzo śmieszny i ma świetne wyczucie komediowe w kontekście czasu. Bardzo lubię New Adventures of Old Christine. Zresztą przez 5 lat ten serial był bardzo popularny w Stanach, ale jako że CBS stawiało wówczas na kryminały typu CSI i nie tylko, to na przykład przez ostatnie 2 lata zapomniało promować serialu i nie dawało nawet żadnych reklam, przez co oglądalność poniekąd spadła. 4-krotnie zmieniano mu godzinę emisji, żeby ludzie nie zapamiętali, kiedy on jest emitowany. Co to jest za opowieść? Że tak, my tam wietrzymy spisek z moimi znajomymi, ale że chciano wykończyć to. Ale gnojki, a Louis Dreyfus jest przecież wspaniała, jest jedną z najlepszych amerykańskich aktorek komediowych. Może ją kojarzyć, nie wiem, no z VIP-a chyba najbardziej. Tak, z Elaine Seinfelda, wspaniała postać. Też, no i była też trochę w SNL-u, ale to nie był dobry czas dla SNL-a i też tak. Ona nie wspomina tego zbyt dobrze. Jej byłego męża gra Clark Gregg, którego znacie z Avengersów albo z Agents of S.H.I.E.L.D. Super jest obserwować ich relacje, bo to jest właśnie taka zdrowa, fajna relacja, że coś im się w życiu nie udało, ale to nie pogrzebało całej relacji, mają dziecko i potrafią też bardzo mocno połączyć humor ze wszystkim. A humor jest wspaniały, ja się tak śmieję. He's
just kidding. I'm actually very politically active. She did make over 200 phone calls in the American Idol final last year. That's true. Nie dosyć, że komentują jeszcze sytuację społeczną w Stanach, to jeszcze bardzo fajnie podtrytują związki klasowe i to, w jaki sposób klasy w Stanach się postrzegają. I to jest bardzo ciekawe, bo Christine jest na przykład jedyną osobą pracującą w tym serialu i w tej prywatnej szkole są matki, które są tylko odpowiedzialne za to, żeby jak w Real Housewives patrzeć, czy na przykład panie sprzątające dobrze sprzątają. I to też jest tak podtrytowane z niezwykłą szczerością, mimo że jest to serial komediowy. Polecam, bo to bardzo ciekawa podróż w rejony świata komediowego. Julia jest świetna i to, co jest świetne też, to jest taki humor samoświadomy, bo postaci w tym serialu często śmieją się sami z siebie. Czyli na przykład opowiadają ci jedną rzecz na zasadzie, jestem na diecie. Po czym mówią, no dobra, zjadłam tylko jednego pączka. Dobra, nieprawda, zjadłam trzy. Nieprawda, zjadłam pół placka, dwa kieliszki wina i jeszcze zabrałam pani pączka z torebki. I jakże to jest prawdziwe, słuchaj. Mówisz o sobie, pan? Tak! Podkażesz panią pączka z torebki. Bardzo polecam. New Adventures of Old Christine to powie w świeżości w amerykańskich serialach komediowych. No dobra, wracam teraz do śmiesznych rzeczy. Bill Cosby Show. Graczykowie! Co jest u ciebie na miejscu number two? Graczykowie. Nie, no chyba żartujesz. Oczywiście, że nie. To jest polskie produkcje. Ale przepraszam, kupiłem to przed chwilą. Miał taką minę, naprawdę. Moim drugim serialem jest zeszłoroczna produkcja od Hulu. Od Hulu? Hula i dusza, piekło nie ma. Ten serial nazywa się Pen 15. Czyli penis. Jak piszesz, to jest penis, wiesz, że to jest tak nazwane. Nie wiedziałeś. Nie wiedziałem. Jednak ja nie jestem zboczonym białym człowiekiem jak ty. Prawda. Za serial odpowiadają dwie dziewczyny. Za produkcję tego serialu. Maya Erskine i Anna Kongle, które grają wersję samych siebie. Mhm. Maję i Annę. Tylko w wieku 13 lat. I chodzi o to w tym serialu, jakby takim głównym wątkiem jest to, że one grają właśnie 13-latki, a pozostałe mają lat 30, parę, i pozostałych bohaterów grają faktycznie dzieciaki, które mają 13 lat. Akcja dzieje się w roku 2000 i one są ode mnie rok młodsze, w sensie te aktorki, mm-hmm. więc mega się odnajduje w tej całej scenografii lat 2000, nie? Czyli masz tam gdzieś tam Britney Spears i tak dalej, nie? W sensie to wszystko jest tam obecne. Dźwięk routera słyszysz, że jest nawet tak w trailerze, że rozmawiają przez telefon, stacjonarny oczywiście, mm-hmm. No i w pewnym momencie w słuchawce jednej słychać właśnie ten dźwięk routera, taki charakterystyczny. Wiadomo, że brat jednej z nich włączył właśnie neta. 7th grade is gonna be so amazing. It's gonna be really, really good. It's gonna be like the best year of our lives. Shuji! Get off AOL! I co jest dla mnie istotne, zanim dojdę do tych głównych rzeczy, to to, że ta scenografia nie jest taka nachalna. To mm-hmm. nie jest sentyment lat 2000, że po prostu oglądasz, o Britney, o Christina i wiesz, jakby się podniecasz samą tym, że jak to wszystko wyglądało i sobie przypominasz sentymentalnie. Nie, to jest po prostu dosyć takie żenujące. To dziś jest w tle i tak patrzysz na to właśnie na takiej zasadzie, że... No bo to jest żenujące. Że jak się można było wtedy tak ubierać, czemu lubiłem żelowe długopisy, wiesz, i wąchają korektor na takiej zasadzie, nie? Że to nie do końca jest... Czemu lubiłem żelowe długopisy i wąchałem korektor? No a tak. Wiesz, jak miałem praktyki jako przyszły niespełniony nauczyciel, to wizytowałem też lekcję języka polskiego u mojej koleżanki i mówiła tak nieciekawie, że dzieciaki i dziewczyny na jej lekcjach korektorem malowały sobie paznokcie no. I potem na tych paznokciach z korektorem jeszcze pisały flamasturami. No raczej. No sobie robił French manicure. Co jest fantastyczne w tym serialu, mhm. to to, że jest to żenujące, tak jak powiedziałem, i też przez to, że właśnie te dorosłe laski grają dzieciaki, ale to nie jest nigdy przesadzone, to nigdy nie jest wyśmiewanie tych dzieciaków, wyśmiewanie tego czasu, gdy miałeś 13 lat i miałeś prawo popełniać błędy i być po prostu głupiutki i wiesz, jakby patrzysz z perspektywy, to łatwo po prostu ocenić siebie w wieku lat 13 i powiedzieć, jaki ty byłeś głupi i robiłeś takie rzeczy. Nie, one jakby wchodzą w rolę całym sobą i próbują zrozumieć te dzieciaki. Jest to bardzo czułe
i też pokazuje, jak one, jakimi one są dobrymi aktorkami. Wiesz, i jakby serial też pokazuje, jak meandruje pomiędzy tymi korytarzami szkolnymi, pokazuje, wiesz, z jednej strony, jak dzieciaki potrafią być złośliwe, wredne, jak potrafią znęcać się nad innymi, ale też pokazuje, jakie wtedy przyjaźnie były silne w jakiś sposób, nie? Że te dziewczyny, żeby przetrwać te dwie główne bohaterki, żeby przetrwać tym liceum, musiały jakby, wiesz, klepać się po plecach, musiały być blisko siebie, musiały się trzymać i ten girl power jest bardzo silnie obecny i to jest super. I to, co różni na przykład tę produkcję od seriali typu Derry Girls, które zresztą też lubimy w jakiś sposób. Właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo lubię Derry Girls w tym kontekście szkolnym. To jest też tak, że jakby pod PEN 15, pod tym śmiechem jest taka silna powaga, jest silniejsza niż w Derry Girls, bo w Derry Girls masz historię, w sensie stoi Irlandii jakby Północnej, Irlandii tak, Północnej, ale mimo wszystko ta historia dla mnie nie jest do końca przedstawiona tam, wiesz, poważnie, tam nie ma tego konfliktu takiego namacalnego, wiesz, po prostu cały czas jest wszystko w konwencji takiej mega... W tle to tak, jest. Tak, to jest bardzo śmieszne, takie powierzchowne, a tutaj taka... To właśnie takie zażenowanie, ten cringe amerykański, bo chodzi o to słowo bardziej, takie niedostosowanie, takie obrzydliwość, nie wiem, dojrzewania, jak ja to pamiętam. Obrzydliwość dojrzewania. To nie wiem, jak to takie jest, takie, wiesz, takie to wszystko trochę brudne, takie właśnie nastoletnie, że wiesz, że masz, nie wiem... Od nie razu wiem, jak ty dojrzewałeś, ale od razu potem mi się, co malujesz, to... Od razu mi się kojarzy, wiesz, że masz na przykład właśnie ten korektor na tych dłoniach, popisany palce pisakami, jakby to wszystko jest takie... Ja miałem koleżankę, która wbijała sobie z nudów cyrkiel w rękę. Na przykład, albo takie strupy, albo jakieś prychy, tak, to wszystko tak, jest tak. Takie, to wszystko bardzo właśnie w PEN 15 obecne. I ty to lubisz. Nie, i wydaje mi się to takie mega... Naturalne i... Ale też nie naturalistyczne, że to nie jest takie, wiesz, to nie jest takie... Nie jest jak u Agnieszki Holland. Nie jest taki dokument. To nie jest dokument życia nastolatek, tylko faktycznie komediowy serial pod powierzchnią którego kryje się właśnie taka ta groza bycia nastolatkiem, no bo to jednak w jakiś sposób to jest straszna, straszna rzecz, nie? Jakby w sensie musisz się odnaleźć w świecie, który ci do końca nie rozumie, nie do końca cię chce. Tak, ja do dzisiaj przepraszam wszystkich moich znajomych, których spotkam na ulicy, z którymi byłem zaprzyjaźniony albo lubiliśmy się w czasach nastoletnich. No właśnie. Więc naprawdę polecam ten serial. To jest teraz w tym roku ma być, jeżeli w ogóle... Do tego dojdzie. Ma być drugi sezon i to jest taki, wydaje mi się, nawet jak teraz o tym mówię, jak sobie o tym przypominałem, to jeszcze większe na mnie wrażenie po prostu robi. Takie przypomnienie tego, ale z drugiej strony też nie wiem, czy odważyłbym się obejrzeć ten pierwszy sezon jeszcze raz. Kuba i jego wybory. U mnie na drugim miejscu jest jakby kontynuacja przygód twoich bohaterek, tylko co by było, kiedy byłyby starsze i mieszkały w Nowym Jorku. Klan? Jest. A wiesz, że Weronika z Klanu, nie, czy ze Złotopolskich, pomyliłem, ze Złotopolskich, żeby pozbyć się postaci, zginęła pod World Trade Center, tak rzucili, w Złotopolskich. Naprawdę? To było, tak, w Klanie nie było. W Klanie były tylko wspaniałe product placementy zupek i kurczaków i niewidzialna herbata. To jest mój ulubiony klip na YouTubie z Klanu Polskiego. U mnie na drugim miejscu serial Comedy Central powstał na podstawie web series, czyli programu wrzucanego tylko i wyłącznie do netu, przez dwie wspaniałe kobiety, Ilany Grayson i Abby Jacobson. Nazywa się Broad City i jest jedną z najśmieszniejszych rzeczy, jakie wyprodukowała telewizja. Każdy odcinek to jest perełka. To jest jedno z najświeższych, najciekawszych spojrzeń na życie młodych kobiet w telewizji. Pozbawione tabu. Dwie postaci robią rzeczy i mówią o rzeczach, które do tej pory kobietom nie przystały. A to, co ciekawe, mówią o tym w tak naturalny sposób, że od razu czujesz się, jakby to były twoje koleżanki i znajome i chciałbyś spędzić z nimi każdą chwilę. Natomiast dużym plusem i atutem Broad City jest to, że wyczucie komediowe obu tych twórczyń, które też grają główne role, jest niesamowite. To, w jaki sposób one potrafią spuentować żart i normalnie jak w strukturze serialu masz żart, a one odnajdują jeszcze żart ukryty, jest żart jeszcze na końcu i puenta, która jest tak śmieszna, że wywraca wszystko do góry nogami, ryczysz ze śmiechu,
wspaniałe teksty, niesamowite historie i to, jak potrafiły wątek pociągnąć przez cały odcinek, puentując co chwilę jakieś sytuacje, a jednocześnie zwracając uwagę na poważne problemy w Stanach, jest genialne. One zawsze mają problemy z kasą, zawsze mają problemy z ludźmi, ludzie ich nie rozumieją i starają się w jakiś sposób zaistnieć w Nowym Jorku, ale też są trochę egocentryczne, trochę samolubne, trochę narcystyczne i połączenie tego wszystkiego jest taką wspaniałą dawką telewizji przez pół godziny. Jest jeden odcinek, w którym pojawia się Whoopi Goldberg, Hillary i nawiązują do Zakonnicy w przebraniu i śpiewają też. Ja tego serialu niestety nie widziałem, więc nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Znam tytuł. Broad City jest super i w ogóle wspaniały jest jeden wątek, kiedy jedna zadobiła, a w ogóle tam tobie się spodoba, bo Ilana na przykład pracuje w restauracji z RuPaulem i ma płacone za obrażanie klientów. I im jest mniej miła, tym większe dostaje tipy. Jak pracowałem w restauracji, może za dużo powiedziane, w kawiarni, na studiach, to tak właśnie robiłem, obrażałem klientów. Długo nie popracowałem. No bo zamknęli. Nie, działała, no ale no bez przesady. A przychodziłeś zawsze punktualnie? Tak, ale ludzie nie chcieli wychodzić punktualnie, więc musiałem ich wyprosić. Jak mówiłeś, przepraszam, zamykamy, czy do domu? Proszę wyjść. No to ładne. No jednak proszę. No tak. A Ilana i Abby miały wspaniały wątek, kiedy pierwszy raz zarobiły tyle pieniędzy, że chciały spełnić swoje marzenie i pójść do restauracji i zjeść najlepsze potrawy z karty, w tym wszystkie skorupiaki, małże, ośmiornice. Tylko, że jedna z nich była uczulona na to, więc miały ze sobą EpiPen, bo powiedziała, że ona nie przepuści i będzie jadła i jak będzie krytyczna, to wtedy dopiero adrenalina. Yeah, and for my birthday, I would love for you to stay alive. Abby, I am a veteran of this game. I got 3 to 3.5 servings of shellfish left in me. I feel it. And then my throat's gonna start to close up and you'll just stab me with an EpiPen. It's not a big deal. Wspaniała rzecz. Broad City, jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć, przy okazji też świetnie pokazuje feministyczny punkt widzenia. Przypomnę, cała produkcja w większości oparta jest o kobiety i na kobietach i też łamią wszystkie stereotypy, którymi karmi nas telewizja od ostatnich na przykład 20-30 lat dotyczące portretowania kobiet. Bardzo ciekawa, bardzo śmieszna, momentami histerycznie śmieszna komedia Broad City. Gorąco polecam. Na pierwszym miejscu mam najbardziej po prostu luzacki serial, jaki możesz sobie wyobrazić. Co robimy w ukryciu? Nadia, Laszlo! Yeah. Yes? Can you come downstairs for a second, please? The problems with living with other vampires are the vampires I have chosen to stay with. I wanted to talk about general hygiene in the set. Czyli What We Do in the Shadows. Możemy dwa sezony po prostu sobie obejrzeć wspaniale na HBO, pomimo, że to jest serial FX. Ten serial jest oparty na filmie o tym samym tytule z 2014 roku, którego współreżyserem był Taika Waititi, którego możecie kojarzyć ostatnio na przykład z Jojo Rabbit, z takiego filmu. Tak. I tak, no i ten serial to jest mock documentary, czyli jakby serial, który jest stylizowany na dokument. Czyli mamy takie seteczki, gdzie bohaterowie po prostu wypowiadają się do kamery i komentują rzeczywistość, scenę, wydarzenia. Tak. Ale to nie są zwykli bohaterowie, tak, bo to są... Wampiry. To jest tak, że oni mają... mieszkają ze sobą ponad 100 lat na Staten Island w Ameryce. Są z Europy, z jakichś dziwnych krajów, które już nie istnieją. Bo to było tak dawno temu. I po prostu skupiamy się na relacjach pomiędzy nimi. Jakby fabuła jest drugorzędna do tych właśnie relacji, do tego, jak oni sobie tam żyją. No i mamy moją ukochaną absolutnie Nadzie, która jest w związku z Laszlo i jeszcze jest Nandor, czyli nie można powiedzieć, że to jest główny bohater, no ale jakby jeden z takich tych głównych. A Erik? Kto to jest Erik? Ten wampir energetyczny. Colin tak, Robinson. Tak, i to jest wampir energetyczny. To jest najlepsza rzecz w tym serialu. Absolutnie, i to jest w ogóle... super takie, to nikt by o tym nie pomyślał wcześniej, nie, że koleś jest po prostu wampirem i on, jak tam ci się żywią krwią, on musi chodzić po różnych miejscach, jak właśnie takie wiecie, takie biura typu... Gdziekolwiek idzie i zaczyna rozmawiać z ludźmi. No nie, ale on pracuje w takich miejscach, wiecie, gdzie są takie open spacey obrzydliwe, tak. Po prostu wszyscy są szaro-beżowi, takie korpo po prostu, że musisz pracować, bo inaczej no nie przeżyjesz. I on tam chodzi i po prostu z nimi gada o dupie Maryny, żeby tylko wyssać z nich energię i cały pójść... Zasypiają potem. Tak, oni zasypiają. To jest absolutnie fantastyczne. My name is Colin Robinson. Hi, Deb. And I am a energy vampire. We either bore you with a long conversation. Hey, Don. Or... Don. We enrage you. I do tego jeszcze jest Guillermo, który jest...
tak zwanym chowańcem, familiar po angielsku, i on jest chowańcem Nandora, i to jest taka osoba, która no jest trochę takim kamerdynerem wampirzy. Takim office managerem bardziej może. On coś asystent zarządu. Tak, właśnie coś takiego. On jakby wszystko dla nich robi i sprząta trupy, które się walają po domu, bo nie muszą przecież tą krew pić. Ułatwi dziewice, ale trzeba też dodać, że nie dziewice, tylko kobiety, ale też i mężczyzn, bo dla nich to nie ma większej różnicy. I wspaniale jest, jak on wyszukuje ofiary na przykład na różnych konwentach dla nerdów. Tak, wspaniale, absolutnie. No i generalnie chodzi w tym wszystkim o to, że oni sobie żyją i oglądamy każdy odcinek i to jest... Jak reality show, jak Kardashianki po prostu. Trochę tak. I najlepsze jest to, że najczęściej, jeżeli mamy seriale o wampirach, już nawet nie komediowe, ale generalnie, no bo właśnie trudno mi przypomnieć sobie, czy były jakieś takie faktycznie komediowe, na których to bazowało, ale wydaje mi się, że Taika Waititi po prostu wymyślił coś innowacyjnego i coś faktycznie ekstra. I ci nasi bohaterowie są faktycznie no, na maksa crazy, są takimi dziwakami, ale oni nie jak we wszystkich serialach, że próbują się stosować do ludzi, próbują jakoś znaleźć tam żyć, tam jakby wspólnie z nimi koegzystować z tymi ludźmi. Oni nie, oni po prostu myślą, że po prostu doing just fine. I masz po prostu dzień z życia wampira, tak, z setkami i w ogóle to, jak oni komentują rzeczywistość, to jest super. No ale właśnie chodzi mi o to, że to nie jest tak, że oni próbują się jakoś odnaleźć. Oni wchodzą z tym swoim dziwactwem w świat. To jest też super żart, że w Stanach Zjednoczonych oni robią za normalnych przez to też poniekąd. Trochę tak, bo jakby nikt ich nie... Po prostu są dziwakami chodzącymi w Policy, dziwnych strojach, nie? W strojach z epoki. No i co jeszcze? No jakby generalnie to jest, no po prostu to jest tak, że nie chcesz, żeby to się kończyło. Pojawia się raz na tydzień, każdy odcinek, oglądasz to i po prostu wiesz, że sezon ma 10 odcinków i nie chcesz, żeby to się skończyło. To jest coś, nie spotkałem się z tym, nigdy z takim... Ale nie ma też takiej fabuły, że ty musisz zobaczyć tak, kolejny odcinek, dokładnie. Nie? Można wejść w drugi sezon i tak naprawdę nie oglądać poprzedniego, ale warto, zwłaszcza ostatni odcinek, gdzie pojawiają się, co jest też absolutnym... Rada wampirów. Pojawiają się wampiry i wampirzyce z innych produkcji amerykańskich. Czy na przykład Tilda Swinton z filmu Jarmusza. Pojawia się Wesley Snipes. I jeszcze jest pytanie, gdzie jest brat i gdzie jest Edward Norton? Jakby no... Absolutnie super. Wesley Snipes jest przez Skype przecież. Tak, jest przez Skype faktycznie. I oni jakby ta rada ma na zadaniu skazać naszych głównych bohaterów. I zawsze im coś się nie udaje, nawet właśnie w tym świecie, w wampirzym świecie. Co dla mnie jest super istotne, to, że ten serial zauważa popkulturę. Bo najczęściej jak masz na przykład, nie wiem, oglądasz filmy o wampirach, czy seriale o wampirach, czy nawet oglądasz o żywych trupach, to nigdy nie ma takiego czegoś, że ej, przecież Romero wymyślił żywe trupy, jakby trupy były kiedyś, jakby i teraz nagle to się pojawia. I tu jest wszystko zaznaczone. Tak, a to jest właśnie bardzo fajne i zawsze to mi przeszkadzało i w tym serialu to dostaję, że jakby ten cały bagaż popkulturowy jest obecny. I w ogóle też oni biorą takie fajne popkulturowe rzeczy, z którymi my wszyscy mieliśmy do czynienia. Jeden z moich ulubionych odcinków to jest ten, w którym ten właśnie główny wampir dostaje łańcuszek mailowy. Spam! I oni wymyślają adresy mailowe. Tak. Tak, zostaniesz przeklęty, jeżeli nie podeślesz tego maila do 10 osób. No i oni oczywiście myślą, że faktycznie, no bo istnieją czarownice, które są przeciwniczkami wampirów, no i oni faktycznie myślą, że to jest klątwa. Zwłaszcza... A co więcej, jak podają zły adres mailowy i im wraca, to jest mail daemon. I oni myślą, że to jest demon. Tak. No i faktycznie też jest to, że ten serial nie ma tych heteronorm, dla mnie to jest bardzo istotne, że faktycznie to jest zupełnie niewypłaszczone, to jest zupełnie zminimalizowane. No i też Nadia, czyli aktorka, która się nazywa Natasha, gdzie to przeczyta na pewno, Demetriou, powiedzmy, jest tak fenomenalna, że ona potrafi po prostu jedną miną pokazać cały wachlarz po prostu emocji, które się gdzieś tam kryje w jej wnętrzu. I jest absolutnie fantastyczna. To jest moja ulubiona postać. Oczywiście ja najbardziej lubię zazwyczaj kobiety w serialach, więc no sorry. Ale ona faktycznie jest, no, genialna. I no długo byśmy mogli o tym opowiadać, ale może już skończmy. Obejrzyjcie sobie, co robimy w ukryciu. A teraz Patrycjusz powie, co jest na pierwszym miejscu u niego. Ja mam dwa seriale na pierwszym miejscu. Oczywiście. Nie mogłem wybrać. Wszyscy pewnie myślą, że to Przyjaciele, ale Przyjaciele u mnie wypadli pod podium. Bez nadziei, serio. Bardzo lubiłem Przyjaciół do pewnego czasu. Jednak jak
człowiek się rozwija i społeczeństwo też, to zaczynasz dostrzegać pewne rzeczy, których wcześniej w tym serialu nie widziałeś. Rzeczywiście jest bardzo inkluzywny i teraz, szczególnie w tym, co się dzieje obecnie w świecie, trudno mi tak bardzo wychwalać przyjaciół, mimo że mam do nich ogromny sentyment. Ale jak patrzę na moje ulubione seriale, do których najczęściej ostatnio wracam, to są to dwa. To jest Biuro i Parks and Recreation, które łączy to, że Parks and Recreation miało być oficjalnie kontynuacją Biura, ale stało się zupełnie innym, niezależnym serialem, co bardzo cieszy. Tak jak w pierwszym sezonie produkcja Mike'a Schura szukała jeszcze, jakim serialem ma być, tak od drugiego sezonu no to jest majstersztyk komediowy. Po prostu mozaika postaci pierwszo- i drugoplanowych jest tak ciekawa, tak fajnie narysowana, że każdy, nawet prezenterka telewizyjna John Calamazzo, mają swoje wątki, mają swoje kompletne życia i ty wiesz, jak się super odnajdują w tym całym świecie stworzonym właśnie przez twórców. Amy Poehler, która znana jest z Saturday Night Live, którą ja bardzo lubię osobiście, za wszystkie rzeczy komediowe, które robi nie tylko na nudnych ceremoniach nagród, ale to też jak inwestuje w branżę telewizyjną, kształcąc i edukując też młode kobiety. No, gra tam super i ona też jest producentką. Tam narodził się przecież Chris Pratt, to była jego pierwsza duża rola, po czym został Strażnikiem Galaktyki i Star-Lordem. Tam odkryto, mimo że pracował już wiele lat w telewizji, Nicka Offermana, czyli Rona Swansona. Rashida Jones uzyskała sławę przez to. Rob Lowe powrócił do telewizji, mówiąc co chwilę literally. Jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich postaci, które się tam pojawiły. Nawet tego konia, Little Sebastiana, który jest po prostu super. I to jest typowy humor sytuacyjny związany z miejscem pracy. Czyli mamy do czynienia z biurem parków krajobrazowych w nieistniejącym miasteczku Pawnee i w Indianie. Sam fakt, że twórcy mrugają do ciebie w większości kadrów, pokazuje, jak świadomi są tego, co obecnie jest śmieszne i nie tylko. Tam potrafią bohaterowie zażartować z każdej rzeczy. Najgorszym złem na świecie tam jest biblioteka, co jest w ogóle też wspaniałej pracownicy biblioteki. W pewnym momencie pojawia się Patricia Clarkson, która gra fenomenalnie. Odcinki są bardzo krótkie, bo mają po 21 minut i no to jest wspaniała rzecz do oglądania. You made me watch all 8 Harry Potter movies. I don't even like Harry Potter. That's insane. You love Harry Potter. You've seen all 8 movies. A Biuro, no wiadomo, to jest amerykańska przeróbka brytyjskiego sitcomu, który trwał tylko 2 sezony, Rickiego Gervaisa. Wersje amerykańskiej postaci są stworzone tak, że możemy bardziej z nimi sympatyzować, szczególnie główna postać grana przez Steve'a Carella. W ogóle z nim nie sympatyzuję. Bardzo fajny jest. Michael? Znaczy nie, ja nie twierdzę, że nie jest. Super. Dla mnie to jest... Przecież jak on chciał się budzić co rano z grillem przy stopie. On jest dla mnie zbyt żenujący. Ja nie mogę... Próbowałem obejrzeć The Office i wytrzymałem bodajże półtorej... Oczywiście amerykański. Obejrzałem półtorej chyba sezonu i nie mogę. Po prostu on mnie tak odrzuca, ten człowiek. I to jest taka postać... główna, jedna z niewielu postaci, których nie chciałbym spotkać na swojej drodze, że wolałbym spotkać Gasa z Breaking Bad niż jego. Naprawdę. I nie, a on jest właśnie super, bo zaprzestałeś oglądania, a on staje się bardzo fajną postacią. Ta jego miłość do pracy i tworzenie drugiej rodziny z miejsca pracy i z wszystkich współpracowników staje się niesamowitą pożywką i do żartów, ale też do takich miłych scen. Ile mogę dać mu szans? Obejrzałem półtorej sezonu. Bardzo lubię Parks and Rec. Pierwszy sezon jest dla mnie dosyć słaby. No bo tak, bo jeszcze nie wiedzieli co. Ale dałem szansę. Mhm. I w drugim sezonie po prostu od pierwszego odcinka wiedziałem, że to jest to. I pomimo, że ma oczywiście, jak to bywa w długich... Znaczy jakby w wielu sezonach, bo to ma chyba tam, nie wiem, 7, 6. 7. I to jest też tych odcinków jest dużo więcej, to nie tak. Jest 10, jest 2 razy więcej często. To cały czas chcesz z tymi bohaterami tak. Spędzić czas. I niezależnie czy to jest Leslie, czy to jest Ron. Czy Tom. Czy Tom, jakby chcesz z nimi wszystkimi być. I wiesz, i do tej pory zdarza mi się włączyć piosenkę o tym koniu Little Sebastian i sobie z nimi śpiewam. I włączam słowa jeszcze do tego. Treat yourself. Albo właśnie robi, nasza przyjaciółka lubi robić treat yourself z Doną i właśnie z Tomem. Treat yourself. Treat yourself 2011. It's the best day of the year. The best day of the year. Jakby masz całą tą gamę postaci wielobarwnych, wiesz, każdy jest oryginalny, każdy jest inny i jakby to postawienie na właśnie na taką wybraną rodzinę, że oni trochę się...
nawet tego starego dziada trochę lubią, trochę nie lubią. Jerego, Larego, tak. No i jakby to jest ten powracający żart wieczny i on jest cały czas zabawny przez te 7 sezonów. I Audrey Plaza jako... O. Tak, no właśnie, jakby wiesz, jakby chcesz z nimi być, oni mają tą wybraną rodzinę i to, co jest podobnego oczywiście w The Office, że to też jest tak, jak powiedziałeś, wybrana rodzina w jakiś sposób, tylko że oni tam nie chcą być. Nie, oni muszą tam być, bo potrzebują pieniędzy. No, a tutaj potrzebują pieniędzy, znaczy oczywiście nie potrzebują, bo to jest sitcom amerykański, ale, ale jakby wierzysz w to, że oni robią nadgodziny, że wracają po pracy, że jakby chcą tak. działać na rzecz miasteczka, tak. pomimo, że tak jak, nie wiem, tak jak właśnie bohaterka grana przez Audrey Plaza. April. No jest taką, wiesz, wieczną marudą. No ona jest super. No właśnie, ale wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że nawet jeżeli ona na pierwszy rzut oka myślisz sobie, oho, ona ty jest tylko dlatego, żeby zarobić kasę, żeby... A to jest nieprawda jakby, nie? To wszystko ona udziela jest... się społecznie. Tak. Ona ma też taką wspaniałą setkę, gdzie mówi z takim marazmem na twarzy, że moja matka pochodzi z Wenezueli, dlatego jestem tak radosna. No właśnie, no na takiej zasadzie, nie? Masz jakby tam pełno rzeczy, które są super. Uwielbiam, to jest jeden z moich ulubionych, dlatego też nie wziąłem, bo wiedziałem, że ty weźmiesz i nawet w którymś odcinku powiedziałem, że trochę chciałbym być jak Ron. Jak Ron, tak. I tak, a do The Office, no mam mocno mieszane uczucia i mam do tego prawo. No masz absolutnie, natomiast powiem ci, że im dalej, tym lepiej. Drugi, trzeci, czwarty sezon, nawet piąty i szósty są wspaniałe. Ale później już go nie ma, tylko jest ten inny aktor. Dopiero w ósmym sezonie go nie ma. Ale mówię, pierwsze sześć jest fenomenalnych. To, jak oni też czerpią z popkultury, na przykład zauważając to, co było popularne na YouTubie i odnoszą się do tego. Jest cały odcinek ze ślubem Pam, gdzie właśnie nawiązują do tych słynnych tańców weselnych w kościołach do piosenek. To jest świetne. Świetne są też te relacje pomiędzy pracownikami, którzy muszą pracować z Michaelem. Czyli cały czas ten antagonizm pomiędzy Jimem i Dwightem, którzy prankują się nawzajem przez, bo ja wiem, 6 lat. Ta miłość na zasadzie będą czy nie będą Pam z Jimem, ale też cała mozaika tych wszystkich postaci, którzy tam pracują, bo to jest super. Od Phyllis poprzez mojego ulubionego Creeda, który nie wiadomo do dzisiaj, co robi i co robił w tym biurze, po Mindy Kaling przecież. Ja bardzo lubię biuro, uważam, że to zresztą jeden z najczęściej nagradzanych amerykańskich sitcomów, ale zarówno Parks and Recreation, What We Do in the Shadows nie mają tej warstwy śmiechu sitcomowej. To są po prostu seriale komediowe kręcone wielkimi, kilkoma kamerami. Dlatego ja lubię ten większość z nich. Biuro i Parks and Recreation to jest u mnie czołówka, bardzo gorąco polecam. Zarówno później Broad City, jak i Nowe Przygody Starszej Christine. U Kuby, to teraz jakbyś tak mówił, to polecasz tylko dwa z twoich trzech. Tak, to znaczy, no tak, oczywiście nie polecam Różowy lat 70. Warto po prostu, bo zakładam, że jest wiele osób, które ten serial uwielbiają i zakładam, że też mało kto do niego wraca i może warto po prostu wrócić, jakby nie oglądając może całości, bo to jest 8 sezonów i też wiele odcinków, tylko zobaczyć niektóre rzeczy po prostu na YouTubie, jakieś skecze i faktycznie wziąć poprawkę. I jak zwykle, kiedy mamy te seriale, te odcinki, których wybieramy kilka tytułów, to miałem bardzo długą listę rzeczy, o których chciałem powiedzieć i bardzo przypominałem sobie seriale z dzieciństwa mojego, typu Skrzydła albo Roseanne, Drew Carey Show i Norma. To są też wspaniałe sytuacje komediowe w pracy i no, nie moglibyśmy też zapomnieć o Modern Family, które dopiero teraz się skończyło po 10 latach. Mock dokumentem też jest. Tak, ja oglądałem też nie wszystko. Ja mam właśnie problem z tymi komediowymi, że to jest tak, że ja się nudzę w pewnym momencie. Że też ten brak... głównego wątku fabularnego mi przeszkadza. Rozumiem. To ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednym serialu, który też u mnie nie wpadł na podium, ale ma w sobie wielką nostalgię do lat 80. Jest pisany na motywach nagrań z kaset VHS i wspomnień Adama Goldberga z jego dorastania. Nazywa się Goldbergowie, The Goldbergs. I tam jest najlepsza postać matki w historii seriali komediowych. Beverly Goldberg, grana przez Wendy McCoven, jeżeli się nie mylę. I ona też jest znana z Reno 911, Wendy McClendon-Covey. O, i to jest taka wspaniała kobieta, która tak chce dbać za wszelką cenę o to wizerunek idealnej rodziny, że to, co robi w charakterystycznych swetrach z lat 80. rozśmieszy was bardzo mocno. To są seriale komediowe, które polecamy, które lubimy najbardziej. Czas na sekcję polecamy. Kubo, w tej sekcji zawsze mówimy o tym, czego słuchamy, co oglądamy, co czytamy. Co dzisiaj chcesz polecić? Chciałbym polecić najnowszy film Judda Apatowa, który się nazywa Król Staten Island. King of Staten Island. I główną rolę gra Pete Davidson i
prawie przez niego tego filmu nie obejrzałem. Ponieważ Pitt to jest, powiedzmy, komik, aktor amerykański, znaczy powiedzmy, no jest komikiem i aktorem amerykańskim. Powiedzmy komikiem, bo jego stand-upy po prostu są mało śmieszne. Pitta najbardziej można znać ze SNL-a i właściwie trochę nikt nie wie, co on tam robi. Nie potrafi odgrywać innych postaci, więc Lauren Michael, czyli twórca SNL-a, no wrzucił go trochę właśnie do Weekend Update i on tam komentuje jakieś wydarzenia. Ale u Judda wyjątkowo wypada absolutnie fantastycznie. Historia filmu oparta jest o autobiograficzną historię. Otóż jego ojciec, w sensie Pitta, był strażakiem i zginął podczas zamachu na World Trade Center. No i też poniekąd na tym jest oparty ten film. I to jest trochę historia nieudacznika, trochę nieprzystosowanego społecznie chłopaka, który ma depresję, który jedyne o czym marzy, to żeby mieć kawiarnię i miejsce do tatuażu, że jesz sobie kanapkę albo ciasto i widzisz, jak się ludzie tatuują, więc jakby to jest absurdalne już z marszu. I on jest takim po prostu, no, trochę kretynem jednak. No i nie, żebyś oceniał kogoś. Ja pierwszy. Ale jest to bardzo fajne, jest to zabawne przede wszystkim. On wypada bardzo dobrze, ale oczywiście najlepsza jest Marisa Tomei. I to też jest fajne, bo ona poniekąd wraca na Staten Island, bo w moim kuzynie Winim, za którym dostała Oscara, również grała podobną postać, tylko dużo, dużo młodszą. I jeszcze pojawia się jej partner, którego gra Bill Burr, i razem z Marisą tworzą bardzo fajną parę. Mają super chemię i grają naprawdę świetnie. I do tego dochodzi Pitt, który no, w jakiś sposób odnajduje się w tym filmie i robi to naprawdę dobrze. Pomimo, że ten film ma ponad 2 godziny. Ponad 2 godziny, Jesus. Tak, no i faktycznie to już naprawdę jest trochę dużyzm, ale no nie oceniaj, nie widziałeś. Mówię o długości filmu. Tak, wiemy, jest za długo. Ale to też jest tak, że ten film byłby idealny na serial. A. Na takie 20 i byś mógł obejrzeć 10 odcinków, bo tam jest wiele wątków, na przykład ten związek pomiędzy Tomei a Burrem nie jest do końca dopracowany. No po prostu brakło czasu. A w serialu wydaje mi się, że to byłoby naprawdę perfekcyjne. Super. Więc polecam. King of Staten Island to jest tytuł, który poleca Kuba. Ja polecę coś do słuchania. Za niedługo nowy sezon będzie miał cykl rozmów Davida Tennanta, czyli aktora znanego m.in. z serialu Broadchurch, czy chociażby głównego antagonistę Jessica Jones w serialu marvelowskim. David Tennant też gra w Dobrych Omenach, jest bardzo dobrym brytyjskim aktorem, a jak się okazuje, jest też świetnym rozmówcą, co udowodnił w zeszłym roku, publikując podcast o nazwie David Tennant Does a Podcast, gdzie rozmawia m.in. z Olivią Colman, Whoopi Goldberg, Tina Fey, Michaelem Sheenem. I to, co jest super w tym całym podcaście, to fakt, że on jako aktor rozmawia z innymi aktorami i już na dzień dobry ten vibe rozmowy i to, o czym oni rozmawiają, jest zupełnie inny, bo to nie jest rozmowa, gdzie dziennikarz stara się coś wyciągnąć z aktora. Tutaj oni wymieniają się anegdotami, wspominają jakieś historie, rozmawiają ze sobą tak, jakby rozmawiali przy kawce albo przy drinku, przez co są niesamowicie naturalni, dużo bardziej niż kiedy słuchasz ich rozmów z dziennikarzami, bo jednak zawsze z dziennikarzem masz jakiś dystans, chyba że się ktoś dobrze zna. A David Tennant w swoim podcaście ten dystans od razu skraca, bo albo z tymi aktorami pracował, albo znają się z jakichś okazji towarzyskich i wygląda to zupełnie inaczej. Poza tym ma też świetny feedback, bo może się odnieść do rzeczy, o których rozmawiają. I to są bardzo przyjemne rozmowy, a zachęcam, żeby posłuchać go teraz, bo za chwilę wchodzą nowe odcinki, więc będziecie mogli nadrobić to, co jakoś wam przeminęło niczym wiatr. I Scarlett O'Hara, a propos tego, to co się dzieje z tym filmem? Do domu z tym filmem, do domu. I przygotować się na nowe odcinki, czyli David Tennant Does a Podcast, gorąco polecam to ja. I tym samym bardzo dziękujemy za spędzenie z nami czasu. Do widzenia, do miłego zobaczenia. Do zobaczenia. Dnia nigdy nie nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. Dziwną minę masz. Czarne serce rozlewa się żalem wewnątrz mnie. Kulaj dusza, piekło.